Tarnowskie Góry, Stare Tarnowice, styczeń 2023. Zniknął chodnik, ale spokojnie, to nie kosmici go ukradli. Powstaje ścieżka rowerowa. Nie mam nic przeciwko ścieżkom rowerowym, ale czy jej budowa musi być inwestycją pochłaniającą tak duże środki finansowe? Istnieją rozwiązania tańsze, mniej inwazyjne i szybsze w realizacji. No ale przecież Tarnowskie Góry to miasto bogate. Tutaj pieniędzy wystarczy na wszystko, a nadwyżki mogą być przeznaczane na upiększanie, o czym świadczy tegoroczna podwyżka podatku za moją nieruchomość tylko o 80 zł.